innych elementów przyrody. Ja w ciągu 7-8 lat buduję swoje ciało z tego, co się znajduje w ścieku, w glebie, w drzewie, w ściółce, gdzieś to jest. I tego się uczymy w szkole, ale czy konsekwencje tego jakby wyciągamy dalsze? No bo jeżeli to jest prawdą, a jest prawdą, to gdzie jest granica między naszym ciałem i przyrodą? Nie ma. Jest jedna całość. Ja i przyroda, inne żywe istoty, jesteśmy jedną wielką całością. O survivalu można mówić dużo, proszę Państwa. Co gorsza, zdarzyło mi się poznać na ten temat rozprawę doktorską, w związku z tym nie chciałem Państwa zasypywać danymi, informacjami, statystykami, a ponieważ przeprowadziłem jedyne badania w tym kraju na grupie reprezentatywnej survivalowców, więc mógłbym rzeczywiście dużo podać cyferek, ale to zupełnie nie o to chodzi. Chciałem Państwu pokazać, że survival to nie jest diabeł, którego należy się bać, tylko coś, co zdecydowanie należy wykorzystywać, poszukiwać tego. Co więcej, każdy z nauczycieli może to robić. Ogień to jest ciepło, to jest bezpieczeństwo, to jest pożywienie, to jest zagotowana woda, to jest ciąg zdarzeń, naczyń połączonych, które w edukacji są niezwykle ważne. Od jednego ognia i pewne umiejętności. To jest woda. Tak kluczowo, że Państwo mówią, bo wtedy, kiedy my uczymy się pozyskiwać, transportować, odkażać, bo tutaj Państwo mają właśnie, jak można wodę zagotować w korze, to się nagle okazuje, że my tą wodę doceniamy, bo ją dotknęliśmy, mówimy, wow, trudno ją pozyskać, jeszcze trudniej oczyścić, musimy o nią dbać. Pożywienie. Super to się szczególnie robi z dziećmi, z młodzieżą, podpołmyki czy mace, którą zawsze pewno Państwa babcie robią na piecach kaflowych, teraz to jest odkrycie, woda, mąka, proszek do pieczenia, wow, to można jeść. To można jeść bardzo długo i nawet jest lepsze niż ze sklepu, bo własnoręcznie wykonane. Rudolf Steiner, tym razem już nie amerykański pedagog, z kolei stworzył szkoły waldorfskie, gdzie jest pewne podobieństwo do tych szkół dewejowskich, ponieważ też kładzie nacisk na indywidualizm, również na działania praktyczne, rozwój artystyczny, ale on tutaj uważa, że szkoła powinna kształcić do wolności. Wolności od wszelkich wpływów gospodarczych, politycznych, czy jakichkolwiek innych. Czy powinna kształcić tak człowieka, że on sam powinien dochodzić do tego, jakim chce być, jakim chce mieć światopogląd. You can imagine that this is the classroom. Four walls, as here, you see. It's quite good to have a roof sometimes. If you would like to make pictures of write, you need not to have a heavy rain to come to your paper. So it's a good to have a roof. But maybe nowadays the teachers are very locked in these four walls. And this, what I make here, kind of metaphorically. And that means it's up to teacher. It's up to him how it make it exciting. The classroom. My message to you is, if you as an educator, whatever group you have, you teacher or environmental education teacher or leader or lecturer, whatever you are, and you have a group in front of you, every second of the process you know why you do it like you do it, in that moment you do it well. In that moment you are authentic. In that moment when you are authentic, you can send a message to your group. Może rzeczywiście, jak będzie więcej takich osób jak wy, tylko mnie właśnie, ktoś zna, jak jest, ilu jest nauczycieli, pomachajcie do mnie. mało. I myślę, że będziecie zarażać, jak tymi bakteriami było, że dla nas jest 2 miliony, to 2 miliony 10 jeszcze przeżyjemy. Zarażajcie tą swoją klasę. Marta Irmaczek-Sitak, to jest mój synek Staś. Jestem botanikiem, ekologiem, zajmuję się właśnie ekologią, botaniką ze strony naukowej, ze strony ochroniarskiej, ale też właśnie edukacją przyrodniczą. Przede wszystkim edukacją przyrodniczą, czyli pokazywaniem niekoniecznie jak się segreguje śmieci i oszczędza wodę, ale właśnie blisko przyrody, czym jest przyroda, tym, że wszystko ze sobą jest powiązane, że wszystko jest ze sobą połączone. Żeby dzieci od samego początku, właściwie od urodzenia, wiedziały, że nic nie istnieje oddzielnie. Wszystko jest powiązane, wszystko jest połączone i my jesteśmy częścią tej przyrody, częścią świata. Mein Vortrag möchte ich mit einer Frage anfangen. Swój wykład chciałbym zacząć pytaniem. Und ich bitte Sie, oder Sie brauchen gar nicht die Antwort zu geben, sondern Sie sollen sich die Antwort mal vor Ihrem geistigen Auge vorstellen. Odpowiedzi nie musicie udzielać. Spróbujcie sobie odpowiedzieć na to moje pytanie.
takim swoim wewnętrznym okiem. Wenn Sie müde sind, wenn die Batterien leer sind, wie sieht der Ort aus, wo Sie hingehen, wo Sie sich wohlfühlen, wo die Batterie wieder aufgeladen wird, wo Sie sagen, ja, hier fühle ich mich gut. Kiedy jesteście zmęczeni, kiedy rozładowały wam się baterie, jak wygląda miejsce, do którego wtedy idziecie? Miejsce, gdzie jesteście, gdzie czujecie, tutaj, gdzie możecie powiedzieć sobie, tutaj czuję się dobrze, tutaj ładują się moje baterie. Welche Farben sind dort? Wie riecht es? Was hören Sie dort? Jakie kolory tam są? Jak tam pachnie? Jak tam jest? Bei mir ist es, wenn ich ein bisschen Kraft brauche, ich gehe im Wald. U mnie jest tak, że kiedy ja potrzebuję trochę więcej siły, idę do lasu. Wenn mich Leute fragen, Jörn, Wildnispädagogik, sag doch mal einen Satz, was bedeutet das? Kiedy mnie się ludzie pytają, czym jest ta pedagogika dzikiej przyrody, Wildnispädagogik, powiedz mi jednym zdaniem, co to jest. Dann sage ich, Wildnispädagogik hilft dir wieder einheimisch zu werden. To ja odpowiadam, że pedagogika dzikiej przyrody pozwala tobie stać się znowu rodzimym, tubylcem. Dann machen die Leute große Augen und denken, toller Satz, aber was bedeutet das eigentlich? Ludzie robią wtedy duże oczy i mówią, dobra, świetne zdanie, ale o co chodzi? Dann gebe ich manchmal einen zweiten Satz und sage, es hilft dir, dich wieder mit der Natur zu verbinden. To dodaję drugie zdanie i mówię, to pozwoli tobie związać się znowu z naturą. Dann wieder große Augen und denken, was bedeutet das? I znowu robią duże oczy i mówią, ale co to znaczy? Dann erzähle ich zwei, drei Geschichten, was das für mich bedeutet hat, wenn ich merke, die Leute wollen weiter zuhören. Kiedy czuję, że ludzie chcą słuchać dalej, opowiadam dwie, trzy historie od siebie. Ich wohne neu in den Bergen und ich sehe Vögel bei uns und ich sehe einen schwarzen Vogel, der hinten so einen roten Schwanz hat und bei uns auf der Scheune sitzt. Pewnego dnia patrzę przed siebie i widzę kopciuszek i cała masa różnych gatunków sikorek. Und die stehen wie Rapper, alle nach vorne beugt und schimpfen die ganze Zeit und sind richtig, richtig sauer und sagen, hau ab, geh weg hier, hau ab. I wszystkie te ptaki są skierowane w jedną stronę i niczym raperzy nadają w jedną stronę odejdź, odejdź, odejdź bardzo takim nerwowym głosem. Und ich sehe, dort ist aus dem Mauseloch kommt i widzę, jak z mysiej dziurki powolutku wychodzi mała łasica. Und der Wiesel ist so schnell, ab in Mauseloch, neues Mauseloch kommt er wieder raus, unter die Erde wieder raus und die Vögel sind in Todesangst und sie sind total nervös. I widzę, jak ta łasica po prostu wychodzi raz po raz z kolejnej dziurki, którą robi, wygląda główką i ptaki są kompletnie zdezorientowane i bardzo, bardzo zestresowane. Na dem Tag habe ich das Muster verstanden, wie Vögel reagieren, wenn ein Wiesel unterwegs ist. I tego dnia zrozumiałem, jak reagują ptaki, kiedy poluje łasica. Zaledwie kilka procent obywateli naszego kraju, kiedy kupuje jakąś rzecz, zwraca uwagę na aspekty środowiskowe. Większość z nas nie widzi w ogóle związku pomiędzy swoim życiem, swoim zachowaniem, a wpływem na środowisko. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby dziecko mogło tą przyrodę poczuć, żeby mogło z tym światem tak nasiąknąć, żeby później właśnie jako dorosły miało w sobie te wszystkie wartości, które natura gdzieś daje, reprezentuje, żeby miało w sobie to poczucie, że jest częścią tego świata. Bo z tego wypływają później pewne działania. Jeżeli dziecko będzie wzrastało w takim poczuciu, że jest częścią tego i że to jest moje środowisko, w którym wzrastałem, w którym się wychowałem, to na przykład później nie będzie chciało robić rzeczy, które będą destrukcyjne, albo działały destrukcyjnie na ten świat, bo będzie to po prostu jego dom. Jakby jedna osoba z nas tutaj stała, to mają wskazać roślinę, która jest obca dla tego miejsca, czy tam coś. Tak samo obcy tutaj. To chyba nie będzie tak, że w kręgu to pokażemy. Nie, nie, nie. No, to będą jakby miejsce. Tutaj mamy krajobraz. Schowamy, ale to pochowamy, tak? Właśnie nie wiem, gdzie to pochowamy. To i jest nasze. Roślina. I jest jeżyna. A to nie wiem, bo jest zbyt nie. To jest rząd. A to jest rząd, tak. A to? Galas. A co to jest galas? To nawet nie jest owoc, tylko stworzone przez larwy. Nie? Idziemy. Tak. No i tak samo to. Dobra, chociaż ja nie ogarniam naszego chyba. Ja też nie. Ale... przygoda. No właśnie. Nie, no dobrze, chodź. Bo ktoś rąknie. Ania, dobra. Dobra, bo czyli co, tego pie... Dobra, to jest to pióro tam. Chciałabym się dowiedzieć teraz, kim jesteście w swojej pracy zawodowej i uwaga, czego oczekujecie od warsztatów jako uczniowie? Jestem menadżerem projektów edukacyjnych, natomiast nie jestem jeszcze edukatorem. Chciałabym być edukatorem. Znam się na przyrodzie troszeczkę
i bardziej chciałabym się poznać na metodach, na właśnie takich fajnych, ciekawych wskazówkach od osób, które robią to i mają w tym doświadczenie. Jako dziecko chciałabym podotykać, powąchać, posprawdzać, pogrzebać i tak. Robić takie zadania, które nie są nudne i żeby pani nie krzyczała i żeby była taka fajna przygoda, jak miał na przykład Tomek Sawyer. Robale. Czyli to jest wylany beton, a przez kogo wylany? Przez człowieka. Dobra. Człowiek jest obcy? Wszystko, co stworzył człowiek, jest obce w przyrodzie. Nieprawda, bez sensu. Człowiek jest częścią przyrody. A się pająka jest naturalna. No bo zobacz, no pająk zrobił nie. To, co zostanie i potem zostanie przez tą przyrodę na przykład rozłożone. No, czyli przyroda... Gdyby człowiek zrobił most z drewna, to byłby nie obcy, jak z on betonu się to rozłoży. Edukacja w dziką stronę, edukacja w stronę przyrody, edukacja w stronę tego, co pierwotne, co w swojej prostocie dla nas, nie wiem, czy dobre, czy właściwe, właściwie to jest indywidualne. Natomiast to, co jest bliskie nam, naszej naturze, naturze człowieka i naszemu, temu, co czasami ukrywamy, temu, co czasami chowamy i o czym zapominamy, czyli naszym korzeniom.